Ukraiński Komitet Antymonopolowy dał zielone światło PGNG na zakup udziałów Energy Resources of Ukraine. To oznacza, że niedługo polska spółka dostanie pozwolenie na działalność poszukiwawczo-wydobywczą gazu na terenie obwodu lwowskiego. Przyglądamy się um, rynkom. Które są perspektywiczne w zakresie wydobycia, i uważamy, że jednym z takich rynków jest rynek ukraiński. Jest to rynek, który posiada jedne z większych rezerw w zakresie gazu w Europie. Teren, na którym prowadzone będą poszukiwania, to przedłużenie polskiego złoża na Podkarpaciu. Zgodnie z zapowiedziami, prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Ten projekt będzie korzystny dla obydwu państw. Dziś bardzo dobrze jest rozwinięty handel między Ukrainą i Polską. W pierwszej kolejności mamy plany, aby sprzedawać ten gaz tutaj, na Ukrainie, aby się uniezależnić od rosyjskiego gazu. Polska spółka gazowa na razie bezpośrednio nie jest obecna na ukraińskim rynku, chociaż od 2016 roku zrealizowano kilka dostaw gazu na Ukrainę. Natomiast spółki zależne świadczą usługi serwisowe oraz w zakresie wierceń i sejsmiki. Od prawie 10 lat w Kijowie funkcjonuje też przedstawicielstwo PGNiG. Od zeszłego roku zarząd podjął decyzję o tym, że wracamy na rynek ukraiński. Z planami handlowymi, czyli i centrala przygląda się, jak być aktywniejszym na rynku ukraińskim i to jest jedna część tej naszej aktywności handlowej, a druga w, w grupie kapitałowej jest sporo spółek, które produkują towary albo usługi na potrzeby rynku polskiego. W tej chwili mamy w planach. Aby te, te spółki z grupy kapitałowej też mogły znaleźć swoich partnerów i klientów na Ukrainie. Współpraca Polski i Ukrainy w sektorze energetycznym jest ważna przede wszystkim w kontekście budowy gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec i ostatnich zmiennych decyzji Stanów Zjednoczonych. Nałożono sankcje na statki, które uczestniczą w budowie projektu, ale to są sankcje, które nie będą miały większego wpływu na realizację tego przedsięwzięcia. Tym, co mogło mieć wpływ, było objęcie sankcjami spółki, która buduje ten rurociąg oraz jej szefa. To byłby krok, który znacząco utrudniłby realizację tego projektu rurociągu Putina. Niestety na ten krok się nie zdecydowano. Nie zdecydowano się wydaje mi się, z dość oczywistych przyczyn, to znaczy. Mm, Postanowiono, że wyżej na szali, czy cięższa na szali jest przyjaźń Stanów Zjednoczonych z Niemcami oraz współpraca z Rosją niż bezpieczeństwo krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Ukrainy i Polski. Decyzjami za oceanem zaniepokojone są również ukraińskie władze, które tłumaczą, że zakończenie projektu Nord Stream 2 stworzy dla Ukrainy zagrożenia w kwestii bezpieczeństwa i gospodarki. Będzie też dodatkowym bodźcem dla agresywnej polityki Putina. Istnieje duże ryzyko, że Rosja może wywrzeć presję na Stany Zjednoczone w sprawie zniesienia sankcji z Nord Stream. Tam prawie 95% gazociągu została już ułożona, pozostało jedynie 5%. Uważam, że to będzie ogromna strata dla Stanów Zjednoczonych i prezydenta Bidena. Będzie to poważnym zwycięstwem geopolitycznym Federacji Rosyjskiej, rozszerzeniem jej władzy i wpływów. W piątek ukraiński parlament w specjalnej odezwie wezwał Kongres Stanów Zjednoczonych do nałożenia sankcji na wszystkie podmioty budujące gazociąg Nord Stream 2. Ukraina, podobnie jak Polska, wielokrotnie wskazywała na zagrożenia płynące z rosyjsko-niemieckiej inwestycji.